Marcel i Borys festyn z okazji Dnia Dziecka zaczęli od rysowania. Na jaką atrakcję najbardziej chcielibyście pójść? Na wspinaczkę. Cześć, a ty, Borys? Piąteczka. Na tłuchańce. Na szczyt ścianki udało wspiąć się Asi. Było trochę ciężko. Dlaczego było ciężko? Bo za bardzo nie było się za to złapać. Poza mobilną ścianką wspinaczkową dzieci miały do dyspozycji m.in. strzelnicę łuczniczą i dmuchany plac zabaw. Nie obyło się bez gier i konkursów z nagrodami. W Kunowie się dzieje, dla dzieci też się dzieje dużo dobrego. Dzisiejszy dzień jest tego dowodem, opatrzność nam sprzyja, pogoda jest wyśmienita. To już jest naszą tradycją, od kilku lat organizujemy Dzień Dziecka, Gminny Dzień Dziecka. Wcześniej też takie festyny były organizowane, może troszkę na mniejszą skalę. My z każdym rokiem chcemy dodawać czegoś więcej, tak żeby tych atrakcji było dla dzieci jak najwięcej, żeby były zadowolone. A dzieci miały powody do zadowolenia. Organizatorzy imprezy nie zapomnieli o profilaktyce. Przygotowano specjalny namiot, a w nim ćwiczenia z użyciem alkogogli lub narkogogli. Powstał pomysł organizowania takiego festynu profilaktycznego wiele, wiele lat temu. Okazało się to dobrym pomysłem i duże zainteresowanie jest. Coraz więcej osób z tego korzysta. A wtedy, kiedy jest zabawa, kiedy jest przyjemnie, to też łatwiej przyswaja się wiedzę, różne informacje i zapamiętuje się. Za kilka tygodni będą wakacje i dzieci wtedy cieszą się swobodą, wolnością, ale niestety także bardzo dużo zagrożeń na nich czeka, drogowych, nad wodą, w górach, w wielu miejscach, gdzie będą wypoczywać. I myślę, że tutaj jest taka dobra sytuacja, że radośne świętowanie wykorzystujemy także dla profilaktyki. Festyn pod hasłem Bezpieczne Wakacje przyciągnął na Stadion Stali w Kunowie całe rodziny. Była zabawa, nauka, a przede wszystkim radość dzieci.